Cokolwiek to znaczy, startujemy. Transmisja za chwilę powinna być online. Za chwilę powinno być online. Zobaczymy, czy to słychać. Jaka Kuźmicza i dużo więcej zawodników uczył na Bielanach, uczył w elektryczności na powietrzu. Ciekawe. Wygląda na to, że słychać. Czy ktoś mnie słyszy? Witam pana Mardesa, witam pana Wikoto. Czy mnie słychać? Czy mnie dobrze słychać? Witam pana Mardesa, witam pana Wikoto. Czy mnie słychać? Nie słychać mnie. Czy mnie dobrze słychać? Witam pana Mardesa, witam pana Wikoto. Sprawdzę. O, dosyć cicho. No nic, spróbuję coś tu zrobić. A teraz, czy dobrze słychać, czy lepiej słychać? Może przedstawię bliżej to. Może bliżej przedstawię. Witam pana Mateusza, witam pana Jana, witam pana Natana. No co będziemy robić? A panie Natanie, nie czytał pan, nie oglądał pan zapowiedzi? Opaliłem się? No może się opaliłem, no byłem... Przedtem byłem tydzień nad Jeziorem Białym na południe od Płocka, a teraz w Wiśle byłem. Witam, o, pana Grzesia witam. Więc plan gry jest następujący. Omówię kolejną linię debiutu Pirca zwanego Ufimcewem i to zaraz zacznę, wcale nie będę zwlekał. Na Twitchu trzech widzów witam. No minęły, panie Grzesiu, minęły, już od dzisiaj pracowałem, byłem w dwóch szkołach, z trzema innymi szkołami, rozmawiałem przez telefon, szykuję zajęcia od września, jutro mam spotkanie, pojutrze mam dwa spotkania z dyrektorami szkół, dyrektorzy szkół muszą ustalić plan lekcji, nie mają jak zwykle, to jest wiadomo, więc ja muszę czekać, muszę zgrać, żeby wszystkie zajęcia pasowały do siebie, a nie żeby wszystkie szkoły dały mi czas w czwartek od 15 do 16.30. Więc byłem, zrobiłem wielki marsz z Jawornika na górę do Soszowa, Stożek, Kiczora, Kubalonka poszedłem, chociaż dwa lata temu zacząłem spod Czantorii, pieszo wszedłem na Czantorię. Witam pana mistrza pierwszego ruchu. Master, jak to ładnie brzmi, master, master, to tak jak niemiecku, meister. No dobra, to jak nie ma innych spraw, więc jeszcze raz, symultane zgodnie z panem Grzesiem zagramy dzisiaj krótszą na 8 szachownicach, żeby było więcej czasu, odczytam komunikaty. Dziękuję panu Bogdanowi za wpłatę 100 zł, panu Andrzejowi za 25, panu Jukenowi za 25. Ciekawostki mam, zostawię na później. Dzisiaj będziemy kontynuować strukturę Marocego. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry. Panie Jacku, a co to za filozofia, wejść na liftcha, tam trzeba coś przewinąć w dół w telefonie. Dobra, mamy 4 minuty, to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że dzisiaj będzie partia z samym prezesem Polskiego Związku Szachowego. Witam pana Szilarda, no tak po wakacjach to brzmi, te wakacje jakieś takie krótkie były, ale
W piątek normalnie mamy turniej 7-minutowy. Przez jakiś czas będziemy robili turnieje 7-minutowe. Witam pana strzelca. A zazwyczaj pan Jacek ma treningi. No cóż, panie Jacku, no trening bardzo ważna rzecz. Jak to mówią, trening czyni mistrza. No dobra. Jeżeli mnie dobrze widać, nie potrzebuję dodatkowego oświetlenia. To na razie mnie oświetla kamera, kamera mnie słyszy. Czy jest szansa, że na turnieju w piątek już będzie nowy mikrofon? A skąd ja mogę wiedzieć, panie Grzesiu? To chyba ktoś mi obiecał. Nie pamiętam po niku. Ktoś mi obiecał wysłać ten mikrofon. Jak mi dośle, to odbiorę. A co, panie Grzesiu, znowu pan nie mył uszu dzisiaj? Ja dzieciom przed zajęciami zawsze proponuję zakładać okulary i myć uszy rano. Witam pana Pozytona. A co, a po Pircu, co będzie pan omawiał? Myślałem, co by jeszcze omówić we francuskiej wariant ze skoczek C3 i ze skoczek D2. Czy od strony czarnych. O tym myślałem. Tak powolutku, no. I tu mogę powiedzieć, w tej chwili nie ma dyrektora technicznego, że jak ruszy rok szkolny, dyrektor techniczny będzie pracował, to prawdopodobnie w środę rano będziemy mieli transmisję, o ile w środę rano będzie wychodził o 7 z domu. Także, a jak nie, to będzie wychodził w czwartek lub we wtorek. Z Pircem na razie mi nie wychodzi, od razu powiem. Z Pircem mi nie wychodzi. Zagrałem jedną partię, no oczywiście wygrałem tam na tym Chess 24. Tam chcę grać Pirca białymi, czarnymi. Białymi D3, skoczek F3, czarnymi D6, skoczek F6. I tak, i na podstawie tego uczyć, ale znika mi szachownica, kiedy jest ruch przeciwnika, znika mi szachownica w X splicie. Nie wiem, będę ten problem rozwiązał. A może atak Alochina Szatara we francuskiej. Jeżeli będę patrzył od strony czarnych, to pokażę go pani Szilard od strony czarnych. Tam lepiej. To nawet jest gambit. Lepiej tego gońca na G5 nie bić. No dobra. U mnie na jednym komputerze 19 minuta brakuje, na drugim 57. Będę montował dwa zegary. Jeden odliczający wstecz, drugi do przodu. Mam takie zegary, ale nie mam czasu się nimi zająć, więc się nie zajmuję. Gdzieś tu umieszczę zegary. Szatard chyba był pisany w trzeciej litera A, panie Szilard, z tego co ja pamiętam. Tak mi się wydaje. Oj, dziękuję panu Piotrowi, nie ma go za to, że wynalazł, kim narodowości, że Słoweńcem był Wasja Pirc. Bardzo za to dziękuję. Aha, chcę powiedzieć, że przerzuciłem już 36 radosnych szachów, wybrałem z nich te wszystkie materiały debiutowe, wybiorę do końca, wybieram partię, żeby ilustrować debiuty. Pan Grześ w ogóle nie zauważył, oto moje ptaszki ogłaszają w zegarze 6. Pan Grześ nie zauważył, że indeksuje partię. A kto zauważył dzisiaj nowinkę rano? Cisza w ogóle. Transmisja siadła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zwykłe 8 sekund. Kto zauważył nowinkę? Cisza. No może w Twitchu. W Twitchu cisza. Trzech widzów witam. Zauważyłem, tylko sprawdzałem czujność innych. No to jaką nowinkę pan Grzesiu zauważył? Panie Grzesiu, pan się pochwali, jaką nowinkę pan zauważył? O,
Brawo dla pana Jacka. Dałem dwie partie z turnieju w Saint-Louis, jak to mówił święty Ludwik. I dziś skomentowałem. Są, panie Januszu, symultany. Skomentowałem dzisiaj partię Carlsen-Karjakin. Ona czeka. Carlsen-Karjakin czeka. Jutro rano ją wyślę. I te, co dzisiaj grają, będę komentował z tak następnego dnia po rozegraniu. Chciałbym skomentować wszystkie rezultatywne partie, ale jakoś tam tłum ich nie ogląda. Ciekawa wieżówka była Mamedyarova. Dobra. O Mamedyarovie mogę powiedzieć słów parę, że jak gazetę wydawałem, chciałem zrobić z nim wywiad. W Pardubicach był. Bardzo ciężko było zadać mu pytanie. Jakoś tak odpowiadał. Nie wiem, czy bał się mnie, czy nie. Jego siostry za to były bardzo, bardzo, bardzo rozmowne. Zdjęcia tylko robiłem. Bardzo. Witam pana Erni. Pan Nathan mówi, że bardzo dobry pomysł. Będę starał się z tych największych turniejów komentować partie dokładnie w ten sposób. Tu chcę powiedzieć, że komentowanie meczu Mistrzostwa Świata wielkiego sensu nie ma. Widziałem komentarz Sipowa do partii Niepomiaści i Kramnik. Cztery partie były. Sipow nie miał co mówić. Witam pana Michała. Tak, no to jego siostry były, panie Jacku. On ma trzy siostry, z czego dwie lub nawet trzy grają w reprezentacji. Jedna się nazywa Zainab, druga Turkan, a trzecia chyba się nazywa Mamedyarova w tej chwili na nazwisko. I chyba wszystkie trzy grają w reprezentacji Azerbejdżanu. Siostry. Zainab gra na pierwszy szachownic. Witam pana Michała. O, tu chciałem coś powiedzieć, bo w sieci widziałem teksty, że w mojej gazecie pisałem artykuły, które obrażały małe dzieci. Otóż napisałem tekst jeden pod tytułem Typowe błędy młodych szachistów na podstawie partii z Mistrzostw Polski do lat 10 i podałem, kto z kim grał, podałem i pokazałem, jakie błędy i tłumaczyłem, że to nie są błędy dzieci, tylko błędy popełniane przez szkoleniowców. I to był... Niektórzy to zrozumieli, że to było wyśmiewanie się z dzieci, więc kiedy w roku następnym zrobiłem taki sam artykuł z następnego roku z Mistrzostw Polski do lat 10 i tym razem nie podawałem, kto z kim grał, również był komentarz, że się wyśmiewam z dzieci. Ja po prostu chciałem pomóc szkoleniowcom, którzy z tymi dziećmi pracowali. Dobra. Nie ma sensu komentować na żywo partię Mistrzostwa Świata, ale warto wrzucić analizę. Tak, no panie, przypomnijmy sobie, że weszliśmy z transmisją na żywo w czasie turnieju pretendentów i tam dużo, dużo do komentowania nie było. Tu coś mi siada transmisja, może mam... Dobra. Jedziemy wobec tego. A, tu mam... Jednak sobie muszę światło zapalić, przepraszam bardzo. Lecytynę mi żona odstawiła na wyjeździe, kazała jeść witaminy. No dobra. E4, D6. D4, tu oczywiście pokazuje przez D6 i skoczek F6, a nie od G6 goniec G7, co nazywają modern. Nie wiadomo dlaczego modern, ale tak nazywają. Skoczek C3, G6. Dzisiaj omówimy sobie wariant z gońcem na G5. Wariant z gońcem na G5 jest bardzo solidny. Ja od razu mówię, że pokazuję to od strony czarnych. Jak grać czarnymi i jak grać czarnymi. Tylko przyznaję się, że po kolei robię... Dzień dobry. O, podziękowałem panu Piotrze za Słoweńca Pirca. Że to się ukaże w odpowiedniej kolejności, bo tak jak mówię, jestem w 36 czy 7 radosnych szachach i dopiero poszły 3 turnieje z widzami, więc zostało 25 turniejów z widzami, czy 24 i zostało 24 radosne szachy. Modern nie po D4, panie Grzesiu, tylko jeżeli zaczynamy od G6, goniec G7.
Poda 4 królewsko-indyjska, panie Grzesiu. Panie Grzesiu. Dobra, jedziemy dalej. Goniec G5. Goniec G7. Nie, polecam goniec G7. Jakie mamy? Ja tu mam ściągę olbrzymią. To może rzeczywiście zacznę od modern. Tutaj mam gdzieś modern. E4. D6. D4. A, przepraszam. D4. G6. D4. Goniec G7. Skoczek C3. D6. Goniec G5. To mam od modern. Co tu grać? Można grać A6 i B5. I jak dadzą zagrać skoczek F3, to B5, goniec D3, goniec B7. Poświęcę temu modern osobny kawałek, jak będziecie Państwo chcieli. I druga rzecz, co można zagrać po goniec G5, bardzo dobrym ruchem jest skoczek D7. I na skoczek F3, C5. Podrywamy tego piona. Pan Jedzoka, czy widziałem kiedyś Carsena na żywo? Nie widziałem. Jak grał, to chcę powiedzieć, że były Mistrzostwa Europy w Żegrzu, nie w Warszawie w 2005 roku. W Żegrzu nad Zalewem Zegrzyńskim w hotelu, nie pamiętam nazwy, dwóch hotelach tej samej nazwy. To on tam grał w 2005 roku. Modern to niby, że nowoczesny, że tak się gra. Nie to, żeby były nowe książki, że można było pisać. Dobra, to był modern. Wracamy do Pirca. Co tu jest groźnego? No groźne jest, po kolei będę jechał. E5. E5. Na E5 można grać skoczek FD7. I na ED6. CD6 i to jest niegroźne. To jest niegroźne. Ale jeszcze raz polecam. Skoczek FD7. DE5. DE5. I nie wymieniamy hetmanów. Tylko gramy skoczek G4. Wykrzyknik, cokolwiek wykrzyknik znaczy. Ja wykrzykników nie lubię. W mojej gazecie, której wydałem 140 chyba numerów przez 15 lat, nie postawiłem ani jednego wykrzyknika. Uważam, że wykrzyknik krzyczy, a lepiej jest napisać, że to jest dobry ruch i uzasadnić dlaczego. Lepiej jest zamiast pytajnika napisać, czemu to jest zły ruch i wytłumaczyć, dlaczego jest zły i co było lepsze. Skoczek G4. Zacznę od skoczek D5, który jest niedobry. Wygląda groźnie. Gramy C6. Skoczek bije E7. Hetman A5, to proszę zanotować, bo to jest trudne do zapamiętania. I hetman D2 jest koszmarne. Hetman bije D2 i tu bierzemy. Nieco lepsze jest C3. Bijemy na E5 z tak zwanym szachem, goniec E2 i możemy bić na G5 albo możemy nawet zbić konisiem na F2, król F2, hetman G5, konis C8, roszadka. Wariant ostry, duża przewaga czarnych, to więc było E5. Skoczek G4, więc nie gramy skoczek D5, tylko wymieniamy hetmany. Hetman bije D5, D8, król bije D8, wieża D1 szach. Roszada jest słabsza. Roszada jest słabsza, bo tu są widły na F2. Po skoczek D7, skoczek H3, goniec bije E5, pion więcej jest z dobrą pozycją. Hetman D8, wieża D1, bo król broni F2.
Goniec D7 gramy, najlepsze. E6, nieprzyjemny ruch. Bijemy. Jeżeli goniec C4, tu grożą takie widełki. Z zimną krwią odchodzimy królem na E8. Zamiast której roszady, panie Grzesiu? Zamiast roszady można było dać szacha na F5? Czy zamiast tej roszady? Panie Grzesiu, hetman F5 słabsze z uwagi na skoczek F3 i proszę mi uwierzyć, że to słabsze. Natomiast ten koniś stąd, on nie wychodzi. Panie Grzesiu, on nie wychodzi. Gdzie on ma wyjść? Tiu, tiu, tiu czy tiu? Nigdzie nie wychodzi. Witam pana Szymona. Dobra, wracamy. Tu pan Grześ zamącił i straciłem wątek. Jak to pan Grześ? Roszada. Aha, ósme, wieża D1, E6. Goniec C4, dobra. E5 mamy z głowy. Przechodzimy do ruchu F4. No F4 solidniejsze. Na F4 można zrobić roszadę. Można zrobić roszadę. I po hetman D2, C5. Panie Szymonie, po pierwsze będzie dostępne nagranie, ponieważ dzielę je na pół, więc będzie dostępne szybciej. Będzie następne w połowie drugiej części. A gdyby tak byłoby dostępne za kilka godzin, bo jak jest zbiór większy niż 2 godziny, to YouTube dłużej przetwarza. Dobra, skoczek D6, wieża D8. Tak, pan Szilar tu ładnie powiedział. C5. Jeżeli teraz. Zaraz, co tutaj pokazałem. F4, a roszada, hetman D2, C5. I jeżeli DC5, DC5, jesteśmy po roszadzie, nie boimy się wymiany. Hetman D8. Przynajmniej z równą. Czyli wracamy. Roszada. Gdzie to było? Co to było? A. Roszada. Że zamiast roszady gramy H6. Jeszcze lepsze jest H6. Mówimy do gońca, żeby się zdeklarował. Po gońcu bije na F6. Mamy parę gońców. Po goniec H4 gramy C5. C5 i stoimy dobrze. Ja tu mam przygotowane. Nie mówię z głowy. Nie wszystko mam we głowie. Zauważyłem, że jak z głowy mówiłem o smoczym, to niektóre rzeczy zapominałem. I teraz mamy pierwszy wariant. DC5. Robimy typowy ruch. Hetman A5. Wisi. Wisi, bicie na F6 nie pomaga i pogoniec D3, hetman C5 i mamy jakiś smoczy. Smoczy w bardzo dobrej redakcji. Drugą możliwością jest E5, po to biały grały F4, żeby zagrać E5. Skoczek H5, najlepsze. DC5. DC5. I tu można grać różnie. B2A, B2B. Zobaczmy ruch DE5. Logiczne jest rozbić białe piony. DE5. Hetman D8, król D8, roszada, goniec D7.
I teraz biały ma silny ruch FE5. My wtrącamy najpierw G5. Goniec E1. I po skoczek C6 stoimy jak stoimy. Cała walka przed nami, białe piony są słabe. Mamy piona mniej, ale tutaj tego zawsze odbijemy. Drugi wariant w ósmym ruchu. Który to jest ten ósmy ruch? Ósmy ruch jest tu. Skoczek bije F4. ED6, znowu analogicznie G5. Goniec F2. Skoczek C6. Jak widzimy, gra w centrum jest otwarte. W debiucie półotwartym centrum jest otwarte. Nie tak jak w debiucie otwartym typu włoska czy hiszpańska, co jest zamknięte. Goniec F2. Koniś C6. Hetman D2. Roszada. Jak widzimy, trochę wisi. Gra jest ostra. Roszada. Goniec G4 na wieżę, skoczek F3, ED6, CD6, wieża C8 z żywą grą. I teraz na przykład, jeśli H4, hetman A5, grozimy zbić na C3, grozimy przyjść z konisiem, a po biciu na C3 wziąć pionka A2 i dać mata. Jeśli skoczek B5, goniec F5, na C2, goniec strzela, wieża strzela. Jeżeli A3, to koniś E5, koniś E5, goniec D1, proszę, jakie piękne warianty, wieża F7, koniś D1 i wieża D7 tu na tego. Tu strzelamy, wieża nie rozwinięta. Jeżeli w 15 ruchu białe grają król B1, to skoczek E5. Tu wiążemy, chcemy przyjść na C4, a jeżeli w 15 ruchu goniec C4, to skoczek bije G2. Myślę, że się nagadałem. Omówiliśmy piąty ruch E5 i omówiliśmy piąty ruch F4. Zróbmy sobie piąty ruch hetman D2. Ja tu zrobię taką sztuczkę, że to, gdzie to tu jest, przesunę sobie do góry. Wy tego nie widzicie, ale sobie przesunę do góry. Hetman D2. Jakieś pytania? A tam Brycy są słabe bardziej na czas. Z tego, czego nauczyłem się królewsko-indyjskiej, wynika, że prawie zawsze warto tego gońca odepchnąć przez H6. O królewsko-indyjskiej ja jeszcze nie mówiłem, więc nie chcę komentować. Pan Grześ, bardzo mi się podoba ta obrona Pirsa, ale żeby karokana dla niej zostawić, to nie aż tak bardzo. Pan Szilard, ja gram karokan tylko wtedy, gdy mi się szybko puści przycisk myszy przy przesuwaniu pionka z C7 na C5. I mi się to zdarza. Hetman D2. H6, gonimy go. Goniec F4. G5. Goniec G3. Skoczek H5. Skoczek H5. I teraz biały ma... Zaczniemy od roszady długiej. Roszada długa. Skoczek C6, wykrzyknik. Nie wiem, co to jest wykrzyknik. I teraz, jeżeli D5, koniś ładuje się na D4 z bardzo dobrą grą czarnych. Jeżeli goniec B5 na związanie, goniec D7, skoczek G2, E6,
Ja przepraszam, że te warianty wypluwam z prędkością karabina maszynowego, ale tak jest. Szybciej skończymy. Wracamy do ósmego ruchu. Zamiast roszady skoczek G2, alternatywa. Znowu gramy koniś C6, roszada długa, goniec D7, F3, koniś bije G3, HG3, E6. Jeżeli biały atakuje G4, hetman E7, hetman E3, roszada długa. Jeżeli w 12 ruchu gramy F4, to hetman F6, tu naciskamy, E5, D5, co to moment, E5, FE5, hetman E7, mniej więcej z równą pozycją. Ja chcę powiedzieć, że ja to wykładam na poziomie drugiej, pierwszej kategorii, te debiuty, żeby grać lepiej, to trzeba trochę partii przejść dodatkowo, natomiast te partie też warto przejrzeć. Do Pirca będę partię zbierał, Czy są jakieś pytania? Pytań nie widzę, nie słyszę.